Mamy za zadanie pomnożyć takie dwa dwumiany i uprościć otrzymany wynik. To ja zacznę od tego, że przypomnę, co to jest rozdzielność mnożenia względem dodawania, dlatego, że tutaj będziemy z tego intensywnie korzystać. Jak mamy iloczyn a razy suma dwóch liczb, na przykład b dodać c, to to jest to samo, co a pomnożone przez b, Czyli A razy B dodać A pomnożone przez C. To się nazywa rozdzielność mnożenia, tego mnożenia tutaj, względem dodawania, że A pomnożone przez sumę B i C to jest suma, a razy B dodać a razy C. No i teraz możemy tutaj skorzystać z tego i możemy na przykład uznać, że to wyrażenie to będzie nasze A. To będzie nasze b, no, a to będzie nasze c. No i możemy wtedy skorzystać z tej rozdzielności mnożenia względem dodawania i napiszemy, że to jest po prostu a, czyli x kwadrat minus pierwiastek z 6, pomnożone przez b, czyli przez x kwadrat. Do tego dodać x kwadrat, odjąć pierwiastek z 6. No, razy Drugi składnik tej sumy, czyli razy pierwiastek z dwóch. No i teraz możemy znowu skorzystać z rozdzielności mnożenia względem dodawania, żeby te mnożenia wykonać. Dlatego, że tak samo jak pomnożenie z lewej strony przez A, tak samo możemy pomnożyć z prawej strony przez A. Mnożenie jest przemienne. No ale żeby nie było wątpliwości, ja napiszę o co mi chodzi. Jakbyśmy mieli coś takiego, no to to znowu jest. A razy B, no bo mnożenie jest przemienne. A razy B czy B razy A to jest wszystko jedno. Dodać A razy C. Czy tam C razy A. Wszystko jedno. No i teraz możemy znowu skorzystać z tego. I tutaj oba te składniki wymnożyć przez x kwadrat. Czyli pomnożę najpierw x kwadrat przez x kwadrat. x kwadrat przez x kwadrat razy x kwadrat. Potem mam minus... Pierwiastek z 6 razy x kwadrat. No i teraz mam to drugie wyrażenie, tutaj znowu skorzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania. Tutaj może budzić Wasze wątpliwości to, że tu jest minus, a ja mówię o dodawaniu, no ale zawsze mogę myśleć o tym w ten sposób, że to jest x kwadrat dodać minus pierwiastek z 6. Minus pierwiastek z 6 jako tę drugą liczbę, jako, jako c mogę traktować. No właśnie, i wtedy mam znowu x kwadrat razy pierwiastek z 2. No, i minus pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 2. Dobrze. Upraszczamy. Może wezmę teraz inny kolor. Tutaj mam x kwadrat razy x kwadrat. To to będzie po prostu x do czwartej. Później mam dwa takie wyrazy, w których występuje x kwadrat. Więc mogę wyciągnąć ten x kwadrat przed nawias. I co mi zostanie w nawiasie? Zostanie mi pierwiastek z dwóch odjąć pierwiastek z sześciu. No mamy uprościć, więc powiedzmy, że czy to jest prostsze, czy to jest prostsze to jest kwestia gustu, mi się tak bardziej podoba, bo po prostu widzę jakie są współczynniki przy kolejnych potęgach x. No i jeszcze zostaje nam to wyrażenie na końcu tutaj pierwiastek z sześciu razy pierwiastek z dwóch. No to ja to spróbuję uprościć w ten sposób. Wiemy, że jak pierwiastki się mnoży, to to jest to samo co pierwiastek z iloczynu 6 razy 2, czyli pierwiastek z 12. No a pierwiastek z 12 to jest z kolei pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 4, dlatego że 12 to jest 3 razy 4. Więc to jest pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 4. A pierwiastek z 4 to jest po prostu 2. Czyli tutaj mogę to wyrażenie zastąpić przez minus 2 pierwiastki z 3. I to jest chyba już taka najbardziej uproszczona wersja tego wyrażenia, które można dostać w wyniku. No a teraz jeszcze chciałbym tutaj pokazać, że można też trochę inaczej na to spojrzeć. Bo tutaj korzystałem wielokrotnie z rozdzielności mnożenia względem dodawania, i tutaj to, to robiłem tak na raty. A można takie wyrażenia wymnożyć tak, jak gdyby od razu. Czyli jeszcze raz napiszę, jak mam takie wrażenie x kwadrat odjąć pierwiastek z 6 pomnożone przez x kwadrat dodać pierwiastek z dwóch, to tak jak mówiłem w poprzednim filmie, to, co tutaj ro robiłem, to jest tak naprawdę pomnożenie każdego wyrazu z pierwszego nawiasu, przez każdy wyraz drugiego nawiasu i dodanie tego wszystkiego do siebie. Czyli na przykład tak, pierwszy z pierwszym, czyli to jest x kwadrat razy x kwadrat, potem mnożę na przykład pierwszy. Z drugim, czyli to jest dodać x kwadrat razy pierwiastek z dwóch. Potem powiedzmy, że pomnożę przez ten drugi oba wyrazy, czyli przez minus pierwiastek z sześciu pomnożę razy x kwadrat i wreszcie na koniec minus pierwiastek z sześciu razy pierwiastek z dwóch, czyli minus pierwiastek z sześciu razy pierwiastek z dwóch. No i oczywiście dostaję w wyniku dokładnie te same wyrazy, które były tutaj. Czyli po uproszczeniu dostanę, że to jest równe x do czwartej, dodać pierwiastek z dwóch razy x kwadrat, odjąć pierwiastek z 6 razy x kwadrat. No i to już też upraszczałem, że to będzie minus 2 pierwiastki z trzech. Jak chcę, to mogę to zebrać do, do jednego wyrazu, tak jak to zrobiłem tutaj. Tak czy inaczej dostajemy takie wyrażenie. No i można robić to w ten sposób, żeby korzystać za każdym razem z rozdzielności mnożenia względem dodawania, tak na raty to robić. Albo pamiętaj, że to wystarczy pomnożyć każdy wyraz z jednego nawiasu przez każdy wyraz z drugiego nawiasu.